Dzień dobry, Mateusz Benesz, zapraszam na serwis sportowy. Piłkarze ręczni Zagłębia Lubin w 12 serii PGNiG Superligi Mężczyzn w hali Regionalnego Centrum Sportowego podejmować będą MMTS Kwidzyn. Na parkiecie zobaczymy zespoły o podobnych potencjałach i zdobyczach punktowych. Lubinianie po słabszym początku zaczęli wygrywać i złapali wiatr w żagle. Ten derby przyniósł dużo emocji. Wierzymy głęboko w to, że również ten mecz przyniesie dużo emocji dla kibiców. Wierzymy w to, że wyjdziemy z niego zwycięsko. Kwidzyn prowadzi były trener Zagłębia Lubin Bartłomiej Jaszka. Także można powiedzieć, że trochę nas zespół zna. Tym bardziej będzie to dobre widowisko, bo będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby ten zespół z Kwidzyna pokonać. Dla Miedziowych mecz z Kwidzynem będzie kolejną okazją do zwycięstwa na własnym parkiecie, na którym wygrali już z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski, Sandra z PA Pogonią Szczecin oraz ostatnio z Energą MKS Kalisz. Sam zespół z Kwidzyna jest to mieszanina dobrych zawodników, doświadczonych zawodników, tak choćby jak Robert Orzechowski czy Kołowy Peret. Natomiast jest też kilku ciekawych młodych zawodników, którzy pokazali się już w lidze najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce z dobrej strony. Można powiedzieć, że na każdej pozycji mają dwóch ciekawych, dobrych zawodników. Natomiast w naszych szeregach panuje dużo wiary i dużo optymizmu w to, że wygramy ten mecz. Oczywiście nie przyjdzie to łatwo. Miejmy nadzieję, że nasze założenia, które wspólnie z drużyną jako sztab trenerski realizujemy, przyniosą pozytywny efekt. Piątkowe spotkanie w hali RCS rozpocznie się o godzinie 15. Hojnowianka Hojnów rzutem na taśmę kończy rundę jako mistrz jesieni. W ostatniej kolejce Hojnowianie rozgromili Huzara Raszówkę 13-1. Huzar przyzwoicie radzi sobie w A-klasie po awansie, jednak ten mecz im się kompletnie nie ułożył. Ciężko cokolwiek powiedzieć po tak wysokiej przegranej. No, cieszę się, że dograliśmy ten mecz mimo kontuzji, mimo braków. No ale no, spodziewaliśmy się, że będzie trudno i tak też było. Hojnowianka wykorzystała porażkę dotychczasowego lidera Sparszowic i wskoczyła na pierwsze miejsce. No, było łatwiej niż się spodziewaliśmy. To tyle można powiedzieć na temat tego meczu. Na początku strzeliliśmy szybko 3 bramki i myślę, to ustawiło mecz i później tylko konsekwentnie graliśmy swoje. No, widać było dzisiaj te problemy kadrowe przeciwnika, ale dzięki temu no, na koniec mogliście swoim kibicom podziękować taką ilością bramek za to, że was wspierają. No, cieszy nas to bardzo. Kibice co mecz przychodzą, na wyjazdy za nami jeżdżą, więc jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy tyle bramek strzelić i dać im radość. Drużyny wrócą do grania na początku marca. Wiktor Fortuński z KS Baribal Lubin został zwycięzcą 19 otwartych mistrzostw Wrocławia w pool bilard 8 bil. 80 zawodników stanęło do rywalizacji o tytuł najlepszego zawodnika. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.